Rosjanie boją się zachodniego uzbrojenia, w tym polskich czołgów. Taką rozmowę przechwyciła dzisiaj Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. Żołnierz kontraktowy, który walczy w obwodzie zaporowskim, skarży się przez telefon swojemu koledze. Gdybyśmy mieli takie drony, jakich Bayraktary, rzecz wyglądałaby zupełnie inaczej. Ptaszki polatały, dane lokalizacyjne podały, a oni potem w nas jak nie... Pi ten sam żołnierz śmieje się również z tak zwanej wielkości Rosji. Rolnicy dla nas zbierają pieniądze, dzieci w szkołach zbierają, żebyśmy zwykłe drony mogli kupić. Jednemu naszemu chrzestna przysłała drona. Żołnierz swoją rozmowę kończy. Chłopaki czytali w wiadomościach, że Polacy dostarczyli im czy to 2000 czy 200 czołgów. No to już w ogóle będzie. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy kwituje tę rozmowę tak. Zapewne nie czytali jeszcze o dostawach haubic i ustawie Lend-Lease. Przed nimi jeszcze wiele odkryć, nie tylko w wiadomościach, ale i na polu walki. Jest to potwierdzenie wcześniejszych doniesień medialnych o tym, że Polska wysłała na Ukrainę 200 czołgów T-72, które mają pomóc utworzyć dwie brygady. Doradca prezydenta Ukrainy Oleksy Arestowicz poinformował media, że dzięki takim dostawom, czy też amerykańskiej ustawie Landlis, już w lipcu może nas czekać ukraińska kontrofensywa. Miejmy nadzieję, że słowa Arestowicza znajdą potwierdzenie w rzeczywistości. To była analiza Michła kłaniam się nisko i zachęcam państwa do obserwowania i subskrybowania kanałów gońca.